Pora na kolejne wydanie studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, zapraszam na nasz program informacyjny. W kwietniu w jednym z naszych programów oczywiście mówiliśmy o zainaugurowaniu współpracy Orlenu i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a dotyczy ona pracy badawczej, sposobu funkcjonowania pracowników w systemie zmianowym. Wakacyjne miesiące to właśnie czas, kiedy te badania są przeprowadzane. W lipcu do Płocka przyjechali specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i rozpoczęli badania nad wpływem pracy w 12-godzinnym systemie zmianowym na pracowników ruchu ciągłego. Byliśmy na kilku wybranych metodą badawczą, oczywiście instalacjach, gdzie grupa 60 pracowników była badana zarówno przez psychologa, jak i poddani byli badaniom metodą okulograficzną. Kolejnym etapem badań są ankiety wypełniane przez 500 wybranych pracowników zakładu produkcyjnego. Każde badanie tego typu jest zasadne, bo pomaga pracodawcy określić, czy znaleźć nowe rozwiązania, żeby pracę pogodzić z życiem rodzinnym, żeby ta jednak równowaga była. Po opracowaniu wyników ankiet oraz wcześniej przeprowadzonych badań pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przygotują materiały szkoleniowe. Wszystko to po to, by wyjść Państwu naprzeciw i trafić do konkretnego pracownika, by zmniejszyć tę uciążliwość ewentualną pracy 12-godzinnej, by nasza praca była, Państwa praca była bezpieczniejsza, a przy tym by móc znaleźć bilans, równowagę pomiędzy pracą zawodową, jak i naszym życiem prywatnym. Pierwsze wnioski powinniśmy poznać na początku przyszłego roku. Wolontariat Orlen to bardzo duży projekt oparty na wielu filarach, a jednym z nich jest wolontariat grantowy. Właśnie trwa jego druga edycja, a my dziś w programie pokażemy Wam, gdzie trafiła pomoc w ramach pierwszego z 10 przyznanych grantów. Malanowo Nowe, mała wieś niespełna 40 km od Płocka, to właśnie tu od kilkunastu dni wolontariusze z bloku Olefin pomagają rodzinie, która z przyczyn losowych znalazła się w trudnej sytuacji. Ta rodzina ma swoją taką historię dość szczególną. Widać tutaj totalną jakąś taką klęskę bytową. Stary, zrujnowany budynek jest domem dla młodego Łukasza i jego dwóch sióstr, dla których jest prawnym opiekunem. Na początku, po śmierci taty, to tak było, w ogóle sam na eksy nie myślałem, chłopak 18 lat jestem, gdzie tu w ogóle wychowywać dzieci, ja mówię, nawet nie umiem, nie wiem w ogóle jak to jest w ogóle taki obowiązek. Na początku było ciężko, bo to i tak te załamanie psychiczne i tak dalej. A siostrami to się tak, trzeba opiekać, najbardziej to tą młodszą, bo ona jest jeszcze młoda, trzeba dopilnować, żeby dobrze się uczyła, oceny stopnie dobre miała. Ktoś dowiedział się o trudnej sytuacji tej rodziny, opowiedział jej historię kolegom z pracy i tak się zaczęło. Od pomocy najpierw dwóch osób. Ludzie, którzy, że tak powiem, zaznajomili się z problemem, z sytuacją tej rodziny, nabierali ochoty. I suma summarum na chwilę obecną mamy, można powiedzieć, do zadysponowania całą brygadę. Jest to 20 osób. Zapał pracowników, wsparty finansowym grantem wolontariatu Orlen, pozwolił na realizację szerokiego frontu prac, o których Łukasz mógł tylko marzyć. Nie spodziewałem się, że przyjdziecie, w ogóle tak pomożecie. Myślałem, że przyjdzie jedna, dwie osoby, a tu tyle osób zaangażowanych, że nie naliczy na palcach. Oni mają na przykład teraz, powinni mieć wolny czas, prawda, a oni przychodzą do mnie i pomagają i normalnie za darmo, można powiedzieć, że pracują, I to mnie bardzo cieszy, jestem im bardzo wdzięczny, widać, dzięki nim taka większa radość, bo widać, że ktoś jest, ktoś coś pomaga, robi, widać to momentalnie, Oni robią tu tydzień czasu, a już tyle zrobili, że nie da się tego powiedzieć, w ogóle nie da się tego określić, że jak człowiek jest im bardzo wdzięczny, Jeśli ktoś z naszych widzów chciałby zaoferować rodzinie pomoc, prosimy o kontakt z Piotrem Gościckim pod adresem mailowym widocznym na ekranie. Nasz koncern zawarł z konsorcjum budującym blok gazowo-parowy we Włocławku aneks do umowy. Zawarte w nim ustalenia pozwolą usunąć wszelkie niedogodności, jakie zostały wykryte podczas ruchu testowego. Pełen przegląd kwestii technicznych pozwolił wypracować optymalne rozwiązania zmierzające do wykonania tych prac. Zgodnie z aneksem do około połowy września tego roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna.
W kolejnych miesiącach planowany jest postój, by przeprowadzić naprawy oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny. Termin oddania elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło końca, ale kolejne oczywiście za tydzień. Życzę dobrego tygodnia. Do zobaczenia.